Cześć, ja nazywam się Nosferatu23, a Wy jesteście na moim kanale Real Cash Economy Games. Dzisiaj porozmawiamy o wszystkich kwestiach takich systemowych odnośnie gry Sorare, czyli jak karty zdobywają punkty, jak wykonać transfer, jak tutaj zarządzać naszym panelem, jak zbudować naszą piątkę graczy na daną kolejkę. A już jutro zapraszam na godzinę 22 na live'a, kiedy to porozmawiamy o kończącej się już kolejce. Kolejka tak naprawdę kończy się we wtorek o 18. Natomiast myślę, że poniedziałek to będzie taki dobry dzień, żeby już te mecze, które się odbyły, podsumować. Ja podsumuję, jak wygląda moja drużyna, co się udało, czego się nie udało. Też porozmawiamy też o jakie transfery na tą kolejkę wtorkową, coś tam zaproponuję. Także zapraszam na tego live'a, a my już przechodzimy tutaj do tego, co mamy zaplanowane. I pierwsza rzecz odnośnie kart. Karty nasze mogą, tak jak tutaj mamy FAQ, od 0 do 100 punktów zdobywać. I kwestia tutaj tych leveli jest rozstrzygnięta w zależności od takich pozytywnych wydarzeń lub negatywnych w grze. Czyli zawodnicy z pola, jeżeli zdobędą bramkę, asystę, wywalczą karnego, to wtedy tutaj też kolejne rzeczy, no to wtedy za każdy pozytywny przechodzą level wyżej. Stąd mają jakieś gwarantowane punkty, plus jeszcze to, co w meczu uzbierają. Jak widzieliście, jak ocenialiśmy potencjalne transfery, no niektórzy gracze nawet potrafią więcej zdobyć punktów po prostu z różnych wydarzeń meczowych niż takich gwarantowanych, czyli nie robią jakichś takich kluczowych akcji wieńczących się czy to bramką, czy asystą, natomiast też są bardzo pożytecznymi zawodnikami. No i oddzielne parametry są jakby tutaj też dla bramkarzy. Natomiast negatywnych rzeczy, no wiadomo, czerwona kartka, samobójczy gol, niestrzelony karny, tak, błąd prowadzący do gola, no i trzy lub więcej bramek straconych przez bramkarza. I poniżej, jeżeli zawsze chcemy sobie przejrzeć, tak już szczegółowo mieć na względzie te statystyki, to mamy wszystko wypunktowane, tak? Tutaj są kategoria generalna, która będzie odpowiadała jakby prawie że dla wszystkich zawodników. Tutaj widzicie, że jakby żółte kartki, tak? Natomiast już jakby faule, czy bycie sfaulowanym, no to jeżeli chodzi o bramkarza i bycie sfaulowanym, o obrońcę, no to jakby nie brane ten współczynnik jest pod uwagę. Odpowiednie zagrania w defensywie, posiadanie piłki, podania. No i też akcje w ataku. Bramkarze mają jak zwykle swoje oddzielne parametry. Tak naprawdę wydaje mi się, że jakby zwracać, mam nadzieję, że w przyszłości po prostu będę miał tyle czasu, żeby tak kompletnie Wam analizować i każdego zawodnika jakby rozkładać, którym będziemy zainteresowani albo będziemy wyznaczać do swojej drużyny. Natomiast na ten moment, tak jak widzieliście, to bardziej się posługuję statystykami poprzednimi i też Transfermarkt, co mniej więcej jakby nam oddaje. Wiadomo, że im bardziej będziemy chcieli osiągać lepsze wyniki poprzez też przy zakupie
wydając mniejsze pieniądze, no to już trzeba będzie jakby zwracać na to uwagę i w przyszłości Wam pokażę takie taki jakby jeden kanał, gdzie bezpłatnie możemy takie analizy przeglądać. Oczywiście też nie dla wszystkich lig. Natomiast no wiadomo, im dalej w las, tym wiadomo, że jakieś pieniądze trzeba będzie na to wyłożyć, żeby mieć dostęp do szczegółowych tutaj do szczegółowych analiz. I kolejnym takim ważną rzeczą, to tak tutaj przeglądam, czy coś się zmieniło. Natomiast no mamy to, co omawiałem wcześniej, tak? Za kapitana jest dodatkowy bonus 6 punktów. Tutaj się rozgrywa w tej samej, że karta jest używana w danym sezonie, no to też bonus 10% i w tym samym klubie też dodatkowe 10%. Punkty są zliczane. I tutaj Wam pokażę odnośnie zakładka Play, tak? To jest ta zakładka, w której będziemy wybierać i swoje karty na, no, na poszczególne, że tak powiem, weekendy. Znaczy, no, ciężko powiedzieć o weekendach, tak? Ale na poszczególne kolejki meczowe. I tutaj na moim przykładzie, zaraz zobaczymy, czy dobrą kolejkę tutaj włączyłem. Nie, to nie jest ta kolejka. Obecnie mamy 16-20. I tutaj na moim przykładzie możecie zobaczyć, jak to aktualnie wygląda. Pokazuję Wam wszystkich zawodników, tak? Bo tutaj i treningówka, i też ligę, którą wybraliśmy. No i pokazuję Wam punkty, jakie zostały punkty. Oczywiście każda karta ma swój mnożnik. Na razie się będziemy w moim wypadku skupiali na kartach rzadkich, czyli na ten moment gdzieś tam te karty moje mają mnożnik od 7 chyba do 8 z kawałkiem. Plus jeszcze nie mam niestety bramkarzy, Lukas Hradecki, czy jak on tam się nazywa, ma spośród bramkarzy najwyższy mnożnik, to jest 3, Tomasz Kamiński, 2 z kawałkiem, nie wiem, czy tam 2,8, czy jakoś tak. Zawodników w ogóle samemu sobie będziemy jutro omawiać, natomiast tutaj możecie zobaczyć, że po prostu w miarę jak ta kolejka dana się odbywa, no to też będziecie mieli informacje o punktach ich i jak to wyglądało. No i dodatkowo też można kliknąć na naszą drużynę i zobaczyć. No dla mnie taki minus, bo już, że tak powiem, widziałem, że Derek Lukasen został na ławce. Też bałem się wpuścić Rybusa. Nie wiedziałem, jak, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Nie wiedziałem, jak to z tym koronawirusem. Także niestety moja próba ataku na 2-2-300, 2-700, no tym razem w tej kolejce będzie nieudana. Tutaj galeria, czyli wszystkie nasze karty, jakie posiadamy, jakie dostaliśmy, jakie zakupiliśmy, tak jak mówiłem, że te karty zwykłe otrzymujemy. Kamińskiego otrzymałem, macie taki tydzień, 4 tygodnie testowe i tutaj go za skończenie takiego tygodnia testowego. Natomiast ci inni zawodnicy jakby są tak, żebyśmy mieli czym grać na początku. No i tak jak mówiłem, tutaj moje karty, te dwie nowe, od 7,2 do największa ma 8,6, to jest Rybus,
i Luciano Vietto, akurat bramka w ostatnim meczu, żałuję, że tym razem nie przyznałem mu kapitana. Myślałem, że Lazio z Genuą, tak jak inne zespoły, fajnie się uporają i Luciano Vietto coś tam fajnego zagra. No i też pokażę wam, jak tutaj skompletować, tak? Kolejna kolejka. Chcemy skompletować drużynę, więc ja zawsze robię clear, tak? Żeby wszystko wyzerować, wiadomo, no, nowy start. No i rejestrujemy swoją drużynę, no i czas wybierać, tak? Wybieramy pomiędzy tutaj bramkarzami najpierw, tak? I tutaj chyba Leverkusen będzie grał w pucharach i tak za dużego wyboru nie mam. Tutaj będzie defensywnych, więc na pewno chyba chciałem Justina Noroa, bo nie wiem, czy tutaj, ale to trzeba będzie w ogóle jeszcze sprawdzić, czy któryś z nich gdzieś tam będzie dostępne. Z tego co widzę, to chyba będę musiał się zaopatrzyć w jakąś kartę obrońcy, no bo w środku tygodnia z obrońców tylko Bonucci, więc już dwie zwykłe karty, no to aż tyle, to bym nie chciał mieć na starcie w plecy. Lokomotiv gra, więc tutaj możemy. I z tego co widać, no to niestety, no napastników też nie mam na środek tygodnia, więc to też trzeba będzie jakby uzupełnić. I Lazio gra z Borussią. Benfica, nie wiem z kim gra, ale jest w grupie z Lechem, ze Standard Liège i Glasgow Rangers, więc chyba z Rangersami. A nie, sorry, to jest FC Porto, tak? Mateusz Ribas z FC Porto. No to nie pamiętam, kto tam jest w grupie, ale powiedzmy, że tak wybierzemy sobie na ten moment. No i wiadomo, że w takim wypadku, jak mam tak do wyboru, to raczej postawiłbym tutaj na Rybosa. Natomiast na razie tutaj nie planuję. Myślę, że uda jeszcze się do wtorku zrobić jakieś transfery. Odnośnie właśnie transferów, to macie dwa sposoby. Albo się łączycie z portfelem. Ja na razie się nie łączę, bo tam tutaj środki wcześniej przeznaczałem na zakup landu w innej grze. Natomiast zwykły MetaMask, tak? MetaMask można połączyć się i kupować poprzez zakup Ethereum. Natomiast też można płacić kartą, tak? Ja mam podpiętą kartę i tutaj wszelkie jakieś transfery można spokojnie sobie akceptować poprzez kartę, więc z tym nie ma problemu. Tutaj bardzo chciałem kupić tego bramkarza, natomiast no już widzę, że ta cena no jest z kosmosu i pewnie zostanę przy golkiperze Bayernu Leverkusen. Co jest fajne, że w transferach możemy nowe karty, jest podzielone na wyprzedaż menadżerów i no i wszystko razem, tak? Możemy sobie parametry tutaj zmieniać, a na tego gracza też polowałem i też nie wyszło, chyba bo szukam jakiegoś takiego porządnego, ale też czasami są takie pakiety kart, tak, że nie wiem, wydaj 50 euro i masz pakiet jakiś fajny. Często to są o wiele wyższe kwoty niż 50 euro, więc ja zazwyczaj nie jestem tym zainteresowany. Natomiast można tutaj sobie po kartach te sprawdzać. No i tak jak mówię, ja na razie będę z kart rzadkich korzystać. Tutaj będziemy patrzeć między
pozycjami, które nas interesują, można na poziom kart, ze względu na klub. Wiadomo, że tutaj wszystkie się nie pokazują, ale też można sobie jakby rotować. Ze względu na zawodników, liga, przynależność krajowa. No i naprawdę mamy sporo. Generalnie po asystach słabo, to raczej w ogóle nikogo nam nie wskazuje. To co zauważyłem, po bramkach jest ok, a nie sprawdzałem po żółtych kartkach i czerwonych. No i tutaj możemy swoich graczy ulubionych, tak, poprzez zaznaczenie takiego serduszka będziemy mieli zawsze informację, czy nasz ulubiony gracz, którego byśmy chcieli mieć w swojej drużynie, czy akurat jest dostępny. Odnośnie mojej galerii, to jeszcze mamy tutaj takie zawsze achievementy, które możemy zrobić. I w zasadzie one na ten moment nam nic nie dają, więc ja do tego w ogóle kompletnie nie przykuwam uwagi. Jak widzicie, jest informacja, kiedy zacząłem, a ile kart obecnie mam. Także takie podstawowe informacje. No i myślę, że z takich podstawowych rzeczy to jest wszystko, to co powinniście na ten moment wiedzieć. Przy transferach możecie sobie obejrzeć poprzednie filmy, zobaczycie jak oceniać tych zawodników, w jaki sposób ich dobierać. Tam na pewno jeszcze z tego poprzedniego filmu z soboty znajdziecie jakieś takie smaczki, bo to było na 1-2 dni do przodu, także na pewno jeszcze w poniedziałek czy we wtorek ci gracze będą dostępni na rynku. No i tutaj też ważna taka rzecz, że macie wszelkie informacje, tak? A co się dzieje, jeżeli ktoś was przelicytuje, czy zbliża się jakaś tam godzina wyprzedaży danych zawodników, tak jak teraz jest Paris Saint-Germain, mogę wam pokazać, ale ceny są tak kosmiczne, że raczej no takie, jeżeli nie chcecie wyłożyć kupy siana, to akurat na to bym się nie nastawiał. Jak widzicie, posiadanie Neymara, no to można sobie przytulić 500 euro, tak, wystawić go sobie. Kylian Mbappé już ponad 5000, karta super rzadka. No i co? Widzimy się na live w poniedziałek o 22, na którego zapraszam. Żebyście go nie przegapili, polecam subskrybować mój kanał. Jeżeli się dopiero teraz zaczynacie grę, bo to można każda kolejka jest oddzielnie liczona i oddzielne są przyznawane nagrody, więc tak naprawdę w każdym momencie można wystartować, więc u dołu filmu macie link afiliacyjny. Dzięki temu ja tam też będę miał jakieś profity z waszej gry, więc zawsze mnie to jakby spowoduje większe zaangażowanie. No i liczę na wasze łapki w górę. Dajcie mi znak, że tutaj tworzę wartościowe treści. Piszcie w komentarze, co się podoba, co się nie podoba. No i tak jak powiedziałem, widzimy się w poniedziałek na live. Trzymajcie się.